Cześć, to taka kolejna 5-minutówka. Ja nastawiam sobie zegarek. 5 minut, czas start i postaram się w te 5 minut powiedzieć coś inspirującego. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że porównywanie się zabija. Porównywanie się zabija. Porównywanie największy skarb zamienia w śmieci. Po czołóweczce wyjaśnię o co chodzi. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale jest bardzo popularna przypowieść, przypowieść o talentach. Chodzi w niej mniej więcej o to, że pewien bogaty człowiek dał pod zarząd swoim sługom talenty. Jednemu dał pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. I teraz bardzo często błędnie sobie myślimy, porównując to, co cudzy dostali między sobą, że cudzy dostali, jeden dostał dużo, drugi dostał średnio, a trzeci dostał mało. Dlatego no, jeden talent to wydaje się mało, na tle tego, kto dostał 5 talentów. Ale kiedy uzmysłowimy sobie, że talent to jest waga złota, to jest miara cennego kruszcu i wynosi od 30 do 37 kg, dla prostoty rachunku przyjmijmy 34-35 kg tak w środku, to każdy z tych robotników, sług, którym powierzony jest majątek, dostał 34 kg złota. I teraz, no ja wiem, że to jest abstrakcyjna kwota. Nie wiemy, ile waży kilo, ile, ile kosztuje kilogram złota. Kilogram złota kosztuje teraz około 200 tysięcy złotych. Więc 10 kilogramów złota to jest 2 miliony. 34 kilogramy złota to jest prawie 7 milionów. To jest około 7 milionów. Wow! Czyli ten, który dostał najmniej, no wcale nie dostał mało. Dostał 7 milionów. Ten, który dostał najwięcej, dostał 35 milionów. Wow! To już, to już naprawdę jest dużo. Ale. My często myślimy w tej przypowieści, słuchając ją. Ja nawet wczoraj wiecie, słuchałem świetnego kazania, gdzie pojawiła się ta właśnie przypowieść z informacją każdy z nas, co dostał, i myślę sobie, tak, to prawda, ale zastanawiam się, czasami słuchacze sobie myślą, ale porównując się z innymi, dostałem mało. Inni są bardziej. Utalentowani, obdarowani talentami. Ale Jezus w tej przypowieści myślę, że nieprzypadkowo dobrał te kwoty, te liczby, bo tu nie chodzi o to, że, bo gdyby chodziło o to, że ktoś dostał mało, ktoś średnio, ktoś dużo, to jeden mógłby dostać pięć talentów, ale drugi mógłby dostać na przykład dwa denary, bo to by było mało. Mógłby dostać po prostu jakąś pojedynczą monetę. A jednak w tej przypowieści każdy dostaje niewyobrażalny dla przeciętnego Żyda w tamtej epoce majątek. No bo ludzie, którzy mieszkali w tamtym czasie na terenie, na którym Jezus działał i nauczał, prości ludzie pod rzymską okupacją, to nieco, nie, nie dysponowali na co dzień, to nie było społeczeństwo dobrobytu, nie dysponowali na co dzień takimi fortunami. Więc Jezus mówi w tej przypowieści zupełnie astronomiczne dla nich kwoty, niewyobrażalne kwoty, po to, żeby każdemu powiedzieć, dostałeś niesłychanie dużo. Oczywiście dostajemy po. W różnej wysokości, Boże, obdarowanie, ale każdy z nas jest obdarowany jak milioner przez Pana Boga. Każdy z nas dostał niesłychanie dużo minimum 7 milionów, maksimum 35 milionów. Kwoty dla tamtych ludzi niewyobrażalne właśnie po to, żeby mieli tą świadomość, ilekolwiek dostałeś. To Bóg daje Ci w zarząd talenty. My dzisiaj używamy tego słowa troszkę w innym znaczeniu niż majątek, 35 kg złota, ale daje Ci życie, umiejętności, czas, którym dysponujesz. Zresztą czas to akurat wszyscy dostajemy porówno w tej samej ilości, 24 godziny na dobę. Daje Ci to pod zarząd, pod opiekę i tego jest, co dostajesz, jest niesłychanie dużo. Natomiast co robi? Spojrzę tylko szybko na czas. Co robi porównywanie? Porównywanie się zabija. Czyli nagle dostajesz pod zarząd 7 milionów, i zamiast skakać pod niebo ze szczęścia, myślisz sobie, no tak, ale Kowalski z bloku obok dostał 35 milionów. I nagle coś, co normalnie, tak pomyśl, gdyby dzisiaj ktoś przyszedł i dał Ci 7 milionów złotych, cieszyłbyś się tym niesłychanie. Nagle co ci kradnie radość? Nie to, że to jest mała kwota, tylko porównywanie się z innymi. Każdy z nas dostał od Pana Boga niesłychanie dużo, a porównywanie się z innymi nas zabija. Porównywanie się z innymi sprawia, że wdzięczność, którą powinniśmy mieć za olbrzymi dar, zamienia się w rozgoryczenie, wzgorzknienie. Porównywanie się, najpiękniejszy prezent, zamienia w najbardziej obskurne śmieci. Więc nie porównujmy się z innymi, bo każdy z nas dostał dużo i taki jest sens przypowieści o talentach. Oczywiście tam jest ten sens o rozliczeniach, o wierności w zarządzaniu, itd, i tak dalej, ale myślę, że nieprzypadkowo Jezus sięgnął po tak astronomiczne kwoty, żeby każdemu powiedzieć, każdy z obdarowanych dostał niesłychanie dużo. Trzymajcie się ciepło, miejcie dobry dzień i pamiętajcie przez cały tydzień, jesteś niesamowicie obdarowany, dostałeś niesłychanie dużo. Dobrego dnia.